wtedy tortury zrobi krzywdę, dzisiaj, tortury. A teraz próbuje się ją złamać w inny sposób, taki bardziej psychologicznie, tak? Natomiast ona tutaj jakby bezpośrednio do tej sytuacji rzeczywiście z końca lat 60., początku lat 70. nawiązała. To są zawsze takie miłe, emocjonalnie silne porównania, no bo teraz lud się może odnieść do nich. Nie, no tak, ale z drugiej strony no przypomnijmy, że to jest też rzeczywiście coś takiego, czego się nie da tak naprawdę zanegować. To ja tutaj czytałam różnego rodzaju komentarze. Niektórzy mówią, że ona nie powinna jednak porównywać. No w końcu jest jednak Brazylia teraz krajem demokratycznym, że tu właściwie no, te porównania są zbyt dalekie, zbyt odległe, tak? I nie powinny się w ogóle w takim dyskursie politycznym w chwili obecnej pojawiać, no bo ale z drugiej strony no, nie da się tak naprawdę zaprzeczyć. No, wydaje mi się, że komentarze, niektóre z komentarzy, które czytałam, w których publicyści odnosząc się do jej historii opozycyjnej mówią, nie, ale to w ogóle nie była prawda, nikt pani nie wybił zębów, potraktowano panią w porządku, prawda, była pani przesłuchiwana, ale to w ogóle jakieś są historie takie, prawda, z palca wyssane, nie powinny mieć miejsca. Bo umówmy się, że jednak przesłuchanie w CODI, w którym ona uczestniczyła, nigdy nie było przesłuchaniem lekkim. I to już w tym momencie wiemy, bo są już raporty, prawda, są już jakby ta sytuacja jest opracowana. Niedawno przecież skończyła swoje działanie komisja, którą powołała Dilma Rousseff, dotycząca właśnie tortur i prześladowań opozycji za czasów dyktatury. W związku z tym ona ma prawo z tego korzystać, ma prawo się do tego odwoływać i nikt nie ma prawa powiedzieć, że zębów pani nie wybito. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radia Tok FM. Doktor Renata Siuda-Ambroziak jest w studiu. Informacje o 10.40. Po informacjach wracamy. Owczarek. Tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie raczej nie mamy do czynienia z zębami, tylko z językiem gadzim. Może być żmii, jakieś anakondy z językiem, oplotkowywaniem się, no bo tutaj rzeczywiście Radio Tok FM sugeruje, że się ta linia mysia rozpasała, że jest bezczelna, że coraz wyżej siędę dać moherowej kurze grzędę, to ona wyżej siędę. Dzisiaj, no teraz wracam z tej wiochy na płocie oszą na Jubilerskiej. Tam jakiś chodzi czerwona czapeczka po tych wózkach żebrze na piwo, a w sklepie jak przechodził, to zaczepiał, coś tam wyzywał. Także widzicie Państwo, no to są wszystko kościelnicy. Idą na Lubelską, czy gdzieś tam na te do księdza, żeby dał żryć, a potem robią swoje denaturaty, piją, w nic nie wierzą i są na równi z tą linią ateistyczną. Jedno niżej, drugie wyżej, potem odwrotnie się dzieje. Także widzicie Państwo, Świadkowie Jehowy mają najlepiej, a tutaj oczywiście, że tych Świadków Jehowy nie ma, bo Świadkowie Jehowy mają tam teokratyczną szkołę służby kaznodziejskiej. Jak co do kogo podejść, uczą się, delikatni są, a ci na chama, za wszelką cenę, nie rozumieją, nawet ta von Lipski, ta kura, która coraz wyżej by chciała usiąść, to dzisiaj mówi o znaku zodialnym mi, o skorpionie, żeby nie podpadać, że przecież ona dokładnie wie, mówi to na chama, dokładnie wie, że ja w te gówna nie wierzę. Dzisiaj z kasjerką rozmawiałam właśnie, w oszał na Jubilerski, że ja w te gówna nie wierzę. No a ona wciska. To przecież jej syn Bartek chodzi do Świadków Jehowy i ona sobie zdaje sprawę z tego, że Świadkowie Jehowy w to nie wierzą. Ale że ona, żeby tutaj kijek, tu marchewkę dać, żeby przechytrzyć, żeby wejść, żeby oszukać, no to ona musi we wszystko wierzyć.